Sierpień to niezwykły duchowo miesiąc. To czas naznaczony pieszym pielgrzymowaniem do Maryi, na Jasną Górę, ale też do innych sanktuariów. Święty Jan Paweł II przypomniał nam, że mamy na Jasnej Górze Matkę i dodał, jest to Matka troskliwa, tak jak w Kanie Galilejskiej. Jest to Matka wymagająca, tak jak każda dobra matka jest wymagająca. Jest to jednak równocześnie Matka wspomagająca. W tym się wyraża potęga jej macierzyńskiego serca. W codziennym odmawianiu, choćby jednego dziesiątka różańca, przychodzimy do Maryi, do naszej Matki. Doświadczamy, jak ona, jak dobra Matka nas wspomaga. Dodaje otuchy, stawia też wymagania. Tym wymaganiem Maryi jest jej Syn, Jezus Chrystus. Ona prowadzi nas do Niego. Podpowiada swoim życiem, swoim zawierzeniem się Jemu, byśmy i my byli dla Niego. Nasza miłość w rodzinie, w domu, w szkole, w pracy, nasza serdeczność wobec bliskich, wobec przyjaciół, znajomych czy w różnych grupach i wspólnotach, to tak naprawdę uszanowanie samego Jezusa, tego, który chce być w każdym człowieku przez nas dostrzeżony i uszanowany. Pamiętajmy o naszym różańcu, by nie był tylko mechanicznym odmawianiem wyuczonych modlitw. Niech będzie w nim zaangażowanie, serce, które lgnie do Matki Najświętszej, pragnie z nią razem być dla Jezusa. Jasna Góra z zatroskanym spojrzeniem Maryi to nasze duchowe oparcie. Tu zatrzymujemy się w biegu życia i mówimy razem z Maryją. Mówimy z nią Bogu tak, a ona pragnie jednego, bym ja, byś ty, by każdy z nas uczynił wszystko, co jej Syn nam powie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.